Święty Stanisławie, patronie nas. Święty Stanisławie, patronie nas. Módl się za nami. Święty Stanisławie, patronie nas. Święty Stanisławie, patronie nas. Módl się za nami. Święty Stanisławie, patronie nas. Święty Stanisławie, patronie nas. Módl się za nami. Święty Stanisławie, patronie nas. Święty Stanisławie, patronie nas. Módl się za nami. Uroczystość świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona naszej świątyni, naszego kościoła. Serdecznie witam na mszy świętej księdza biskupa Cyryla Klimowicza, ordynariusza diecezji Irkut, świętego Józefa. Witam serdecznie gości z Polski, kapłanów, kapelana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Krasa oraz księdza dyrektora Pomoc Kościołowi na Wschodzie, księdza Leszka Kryżę, księdza Romana. Witam kapłanów z naszej diecezji, księdza dziekana Bogusława, ojca Romana Karmelitę, ojca Łukasza, księdza Wojciecha. Witam również gości z Polski, brata Adama. Witam serdecznie pana konsula Krzysztofa Siderka. Podobni są, a więc brat obok stoi. Witam serdecznie. Witam również pana Jana z Polski, gości z Angarska, z Listwianki, z Usola Syberyjskiego, no i naszych parafian. Na samym początku, to tak sobie mocno niech pan parafianie zapamiętają, jakoś tam sobie zapiszą. Dla naszego kościoła dzisiaj jest to bardzo ważna chwila, bo to tutaj właśnie relikwiarz. Będzie to trzeci relikwiarz w naszej świątyni, ale w tym relikwiarzu są relikwie naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa męczennika. W jaki sposób one się tutaj znalazły, to jeszcze za chwilę nam powie właśnie ksiądz ojciec Łukasz, który właśnie postarał się, aby takie relikwie mogły znaleźć się tu, w tej syberyjskiej, gdzieś daleko oddalonej wiosce w Wierszynie, relikwie świętego Stanisława. Ktoś powie, czy to możliwe? 1000 lat temu, jak święty Stanisław został zamordowany za to, że głosił prawdę, głosił Słowo Boże, a cząstka relikwii dzisiaj w Wierszynie. Może najpierw niech ojciec Łukasz powie kilka słów, w jaki sposób one tutaj dotarły, a później
Proszę bardzo księdza biskupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed Wielkanocą w Irkucku w katedrze były rekolekcje wielkopostne i ojciec Dariusz Pielak, który przyjechał wygłosić te rekolekcje, miłośnik ikon, powiedział, że każda ikona szuka swojego kościoła. I od razu nasunęło mi się dopełnienie tego zdania, że każda relikwia też szuka swojego kościoła. 25 lat temu w Szwajcarii została założona organizacja humanitarna Triumf Serca. Dyrektorem organizacji jest ksiądz Rolf, szwajcarski ksiądz katolicki, który od początku istnienia tej organizacji przywoził humanitarną pomoc na terytorium Związku Radzieckiego. Do dzisiaj taka pomoc jest przesyłana, można powiedzieć, każdego dnia. 12 lat temu, czyli około po 12 latach pracy, przywożenia humanitarnej pomocy, wyposażenia szkół, wyposażenia szpitali, wyposażenia kościołów, szczególnie na tereny bliżej Europy, tereny Ukrainy, w jednej parafii prawosławnej, do której też została przywieziona pomoc humanitarna, wyposażenie salek szkolnych, podszedł prawosławny świeciennik i prawosławny ksiądz i powiedział do ojca Rolfa, poprosił, żeby on przywiózł im też duchowną pomoc. Ojciec Rolf mówi, no ja nie rozumiem, jak można duchowną pomoc przywieźć z Europy dla was? I wtedy prawosławny ksiądz wytłumaczył, że on pracuje w parafii świętego Mikołaja. I w jego parafii nie ma relikwii świętego Mikołaja. Ojciec Rolf powiedział, że nigdy nie miał styczności z żadnymi relikwiami i nawet nie wie, jak można znaleźć relikwię świętego Mikołaja. Po powrocie do Szwajcarii w ciągu 2 dni przyszła smutna wiadomość, że zmarł pewien biskup. I po kilku dniach przyszedł brat biskupa i powiedział, że sprzątał pokój biskupa i znalazł pewną szkatułkę. Otworzył, no, zobaczył medaliony różne, no nie wiedział, co z nimi zrobić, więc przyszedł do ojca Rolfa. Ojciec Rolf otworzył szkatułkę i pierwszy medalion okazało się, że były to relikwie świętego Mikołaja. Wtedy zrozumiał, że oprócz tej materialnej pomocy humanitarnej ważna jest i pomoc duchowa. Od tego czasu ojciec Rolf zauważył, że no, bardzo smutna wiadomość, że bardzo wiele kościołów w Europie jest zamykanych. I wyposażenie kościołów czasami jest po prostu wyrzucone, niszczone. I tak samo było z relikwiami. On zauważył taką sytuację, że wchodząc do kościoła, który został już, można powiedzieć, zlikwidowany, ludzie zabierali ze sobą relikwiarze, a relikwie medalion z relikwiami wyrzucali. Oni wiedzieli, co to jest, a lepsze dla nich było lepiej postawić zdjęcie żony, zdjęcie dziecka, taki relikwiarz niż te relikwie. I od tego czasu ojciec Rolf ratował te relikwie. 2 lata temu, będąc jeszcze jak służyłem w saratowskiej diecezji, odwiedziłem księży ojców kapucynów i to był pierwszy raz, kiedy spotkałem dyrektora tej organizacji humanitarnej w Rosji, pana Fiodora. I pan Fiodor przekazał relikwie świętej Teresy dla ojców kapucynów i spytał, czy ja nie potrzebuję relikwii. Okazało się, że była bardzo długa lista relikwii. Popatrzyłem na tą listę razem z proboszczem parafii w Tambowie. Poprosiliśmy o relikwie świętych. Tą listę przekazałem też znajomym grekokatolikom w Ukrainie, w Błagowieszczeńskie. I bardzo szybko otrzymaliśmy relikwie. Relikwie niechciane. To są relikwie niechciane, bo w Europie już nie ma miejsca dla nich. Te relikwie ciągle szukają swojego kościoła. I okazało się, że w tych kilkunastu relikwiach znalazła się relikwia świętego Stanisława.
przyjechałem, jeszcze nie wiedziałem o Wierszynie, nie wiedziałem, że jest tutaj parafia świętego Stanisława. Miałem zostawić te relikwie w Tambowie, a pomyślałem, no jestem z Polski, w Tambowie nie został żaden ksiądz polski, wezmę ze sobą do Blagowieszczyńska. W poprzednim roku służyłem pół roku w Blagowieszczyńsku i wtedy znalazłem nowość, taką wiadomość, że w Wierszynie jest parafia świętego Stanisława. I tak myślałem, jak tutaj trafię. Później wróciłem do Tambowa i z Tambowa zostałem przeniesiony do Irkucka, czyli bliżej Wierszyny. Przed Bożym Narodzeniem spotkałem księdza Karola u nas w Irkucku i zapytałem wprost, czy są u was relikwie świętego Stanisława? Ojciec Karol powiedział, no niestety nie ma. Ojcze Karolu, musicie mnie zaprosić do was na odpust. Ja przywiozę świętego Stanisława. I tak dzisiaj święty Stanisław, który no nie znalazł miejsca w Europie, przyjechał do polskiej wioski, do polskiej parafii w Rosji. Święty Stanisławie, módl się za nami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie, o ile przejmujemy je z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielkie jest chwała, moc i dobre Twoje. Pobłogosław ten relikwiarz, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą tego używać i posługiwać się, wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Drodzy kapłanie, szanowny panie konsulu, bracie i siostry w Chrystusie, drogie dzieci, babcie. Dzisiaj kolejny raz możemy modlić się i to jeszcze z większą wiarą do męczennika świętego biskupa Krakowa, aby nasze życie było zawsze zgodne z wolą Bożą. Niech On właśnie wyprasza potrzebne łaski dla każdego z nas. Ja tym ofiarę się świętej ofiaruję za parafię, za was wszystkich, za kapłanów, za księdza proboszcza, za siostry, ci, którzy tu służyli, modlili się i modlą się, aby święty Stanisław wypraszał potrzebne łaski dla każdego z nas. Ale kiedy stajemy wobec świętości, wobec Boga Wszechmogącego, czujemy zawsze słabość. Dlatego uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem, niech to mogą uczynić Pani. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich majątków świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
miłości Bogu. Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чтение Откровения святого апостола Иоанна. И услышал я, Иоанн, громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что извержен предвид них братья наши, прилетавшие на них пред Богом нашим, так и день и ночь. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. И так веселились небеса и обитающие на них. И слава Богу. Благодарение Богу. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska.
łaska trwa na wieki. Miłuj Pana i Jego owcami. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Żydów. Bracia, jeżeli Bóg z nami, tuż przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabiją nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje owce mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce, mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. O słowo Pańskie. Na
Drodzy kapłanie, siostry, brat, drodzy goście, parafianie, dzieci, młodzież, w tym tak wspaniałym czasie, czasie zmartwychwstania Bożego Syna, Boga i człowieka Jezusa Chrystusa, my dzisiaj w szczególny sposób tutaj w parafii w Wierszynie świętego Stanisława biskupa męczennika dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy właśnie z tym Panem Bogiem. Można powiedzieć dzisiaj słowa, że miejscowość niemała, ludzi o wiele więcej jest. Ale taka sytuacja powtarza się w całym świecie, w każdej epoce. Ale są ci, którzy naprawdę chcą, dążą do Pana Boga. Dzisiaj spotykamy się w gronie tylu kapłanów. Nawet ta jest zawsze była i jest, a ja bym powiedział w ostatnich latach, bardzo silna, bardzo mocna więź z Polską. No przecież to jest polska wioska. Przyjechali z ojczystego kraju rodzinami, aby swoje życie właśnie tutaj nie tylko założyć rodziny, urodzić dzieci, pobudować mieszkanie, ale tak właśnie Pan Bóg pokierował, żeby i tutaj, na Syberii, dać świadectwo prawdziwej wiary, prawdziwego Boga. I to wasi przodkowie to zrobili. I macie doskonały przykład. Macie wspaniały przykład, ta świątynia, w której znajdujemy się, sami siedzieli w ziemiankach, wykopali, aby jakoś przeżyć, jakoś i chorowali, i umierali, ale żeby zbudować miejsce tutaj na Syberii, miejsce zbawienia, aby tam, gdzie Kościół, tabernakulum, Najświętszy Sakrament, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, żeby On, nie kto silniejszy, kto mądrzejszy, ma wykształcenie, ale żeby ten wszechmocny Bóg dał siłę, moc wytrwania, przetrwania i żebyśmy mogli z tym Bogiem żyć. Wy jesteście sami świadkami i wiecie doskonale, ja nie jestem żadnym sędzią, żeby was tutaj jakoś, prawda, mówił, ilu was chodzi, ilu nie chodzi i tak dalej. Ale macie ten wspaniały znak. Kochani, naprawdę Pan Bóg jest miłosierny. Bóg nie stara się zniszczyć człowieka, ale stara się i wszystko robi, aby człowiek był zbawiony. Ale to musi być nasz współudział. My mamy otworzyć swoje serca. My mamy pójść do Boga, przyjść właśnie do tej świątyni. Dzisiaj widzimy sporo dzieci, ale czy w każdą niedzielę jest tylu dzieci? To każdy daje odpowiedź. Przyjechało tylu kapłanów i z naszej diecezji świętego Józefa przyjechali kapłani z Polski. Nawet piękna, wspaniała łączność. Ksiądz kapelan Zbigniew, kapelan pana prezydenta, gdzie dzieci, ludzie z Wierszyny też osobiście spotykali się z nim, mają pamiątkę z pani prezydentową. Moi drodzy, po ludzku patrząc i sądząc,
to praktycznie niemożliwe. Ale moi drodzy, dzisiaj, co na początku powiedział ksiądz proboszcz, oto właśnie, jak szybko zabrał z ołtarza, postawił wyżej relikwie świętego Stanisława biskupa. Ile wieków przeszło, moi drodzy, to jest na dzisiejsze czasy, słyszeliśmy historię, ojciec Łukasz powiedział, to nawet prawie niemożliwe, gdzie, kto i co. Niemożliwe u człowieka, a nie u Pana Boga. U Pana Boga jest wszystko możliwe. I dlatego, jeżeli my, jako ludzie wierzący, dzisiaj nie możemy usprawiedliwiać się, bo nie było kościoła, zamknięty i tak dalej. Na stałe ksiądz Karol, już prawie czuć nie dziesiąty rok, jak jest tutaj. Moi drodzy, to co trzeba, wszystko jest. To jest właśnie Pan Bóg kieruje. Daje kapłan, daje siostry zakonne. Stąd jest nawet powołanie, prawda, rzymskie. I proszę zobaczyć, a jaki nasz tu udział w tym? Dzisiaj czcimy. To naprawdę wielkie błogosławieństwo Boże, że dzisiaj po mszy świętej ucałujemy, ale nie ustami, tylko nie ustami, nie tylko ustami, ten relikwiarz, relikwie świętego Stanisława biskupa, męczennika, które nie wahał się powiedzieć królowi, jak ty postępujesz. Przykazania są to, jeżeli kraj wierzący, katolicki, jak prowadzisz swoje życie i tak dalej, nie mógł wytrzymać. Bo jeśli serce ma dwie możliwości, albo w sercu, w duszy człowieka jest Pan Bóg, co daj Boże, wszechmocny, a nie daj Boże, diabeł, czyli ten szatan. I właśnie to do tego doszło, że jak wiemy, biskup święty Stanisław Męczennik, odprawiany przez świętą, został zabity przy ołtarzu. Moi drodzy, dzisiaj słyszeliśmy Ewangelię według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Ukochani Chrystusie, oto właśnie ten dobry pasterz, to jest właśnie Chrystus. Ten, który przyszedł na świat, przyszedł do każdego z nas, aby zbawić rodzaj ludzki. I oto dokonało się to, co myśmy przeżyli, zmartwychwstanie. Ale do tego zmartwychwstania, ile cierpienia, ile wszystkiego, to my mówimy jako ludzie. Ale proszę sobie wziąć pod uwagę Bóg i człowiek, ten, który wszystko stworzył, ten, który panuje, ale panowanie to miłość, dobroć, przebaczenie, to, co prowadzi, jako ten kierunkowskaz wskazuje do życia wiecznego. I on, stojąc, nawet nic nie odpowiada, co chcą, to z nim robią. I gdy nawet został przybity do krzyża, nawet jeszcze na tym, tego konającego Boga i człowieka, podchodzą i mówią: jeśli ty jesteś Synem Bożym, zejdź z tego krzyża, a uwierzymy. Moi drodzy, życie każdego z nas to życie krzyża. To nie jest sobie takie. Ja sobie wyplanowałem i to jedno następne. Nie. Jeśli chcesz osiągnąć Królestwo Boże, ty musisz się zaprzeć samego siebie. Tak jak Chrystus powiedział do apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Czyli gdzie Chrystus posłał apostołów? Uczniów swoich. A my przecież jesteśmy uczniami. A co zrobi owca z drapieżnym, dzikim wilkiem? Zginie, rozszarpie. Tak po ludzku, tak w przyrodzie. Ale nie u Pana Boga. Posłał apostołowie i każdy z nas, który przyjął sakrament chrztu świętego,
wierzmowania, spowiedzi, komunii świętej i tak dalej, to przecież ma moc Boga. Czy słyszeliśmy słowa świętego Pawła apostoła do Rzymian? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Moi drodzy, czy my te słowa rozumiemy? O, jeśli rozumiemy, to dążmy do Boga i z Bogiem róbmy to. Uszanujmy ten dzień świąteczny. Przyjdźmy na mszę świętą tutaj do kościoła. Dzwony dzwonią. A czy nasze serca zawsze są? Panie bracie i siostry, dzisiaj oddając cześć świętemu męczennikowi biskupowi Stanisławowi z Krakowa, moi drodzy, tam skąd Ojciec Święty, święty jako został na cały świat, moi drodzy, i właśnie być Polakiem, to dać świadectwo. To jest, moi drodzy, Bóg, honor i ojczyzna. My wczoraj też odprawiałem się świętą z panem konsulem, kapłanami wierzącymi, nawet z Polski przyjechali, za ojczyznę. Pan, który był pierwszy raz, prawda, na mszy świętej, tak powiedział, jakoś tak tyle lat, jak był w takich katakumbach siedzimy. Moi drodzy, gdzie byśmy nie byli, ale ofiara mszy świętej, to jest największy cud. To jest Chrystus, Bóg i człowiek, zmartwychwstał. Ten, na którego czekamy przyjścia. Moi drodzy, jest za co Panu dziękować. Dlatego dziękujmy dzisiaj Bogu za te wszystkie dary. Nie patrzmy na to, co dzieje się w świecie, ale właśnie nie swoje jakieś dociekania, swoje jakieś opinie, komu one są potrzebne. To tylko szatan wykorzystuje. Ale jeżeli się zanurzysz, tak jak dzisiaj mówi Chrystus, tak jak zrobił, prawda, święty biskup Stanisław, on nie patrzył, król nie król, człowiek. Ale jeżeli idziesz nie taką drogą, nie w tym kierunku, to obowiązkiem powiedzieć. I ty dziś jako matka, jako ojciec, jako młody człowiek, który chodzisz do kościoła, pewnie mniejszość jest katolików, ale w szkole, na studia, tutaj u siebie, w tej właśnie wiosce Wierszynie, daj przykład. Nie trzeba plotkować, ale trzeba modlić się. Przyjdźcie tutaj. Jak patrzę, te właśnie staruszki z tymi, prawda, pałeczkami przychodzą na mszę świętą. A dzieci, a gdzie młodzież? Moi drodzy, właśnie modlimy się. I to dzisiaj dostaliśmy ten najwspanialszy pod taki prezent. Dostaliśmy, prawda, relikwie świętego Stanisława. Otwórzmy swoje serca. On za prawdę oddał życie. Moi drodzy, on miał nie, że prawdę był odważny, ale miał silną, głęboką wiarę. Tę wiarę rozprzestrzeniał wszędzie. I kapłanom, i ludowi Bożemu, i zawsze mówił jedno, że trzeba iść drogą samego Chrystusa Zbawiciela. I za to otrzymał ten niewiednący wieniec chwały. Drogie bracia i siostry, wreszcie drogie osoby na dzieci, bo sigurnie my praznujemy, przystojny praznik świętego Stanisława, episkopa mucznika. Konieczna, wy to może słyszeli po nim i znali. Но сегодня, как вы заметили, привезли отец Лукаш, каким-то образом рассказывал, кто хочет, пусть он сейчас скажет, я не буду повторять этого. Он привез мощи святого Станислава, епископа мученика. Это мощи, это частичка этого святого. Прошло уже сколько тысяч лет, но посмотрите, Бог так дал, таким проводом сюда, что они здесь, в этом приходе, у вас. Это негде в другом. В Иркутске нет. Даже не предложил, когда отец Лука. Как узнал, что святого Станислава приход здесь, он обязательно спросил отца Карла, настоятельно говорит, ну нет, ну тогда, вот то-то пригласите меня, я вам привезу. И привез. Это как полчуда, я бы сказал. Смотрите, где с Европы, там, где откуда и так далее. Но, дорогие дети и дорогая молодежь, надо всегда стремиться к Богу. Это предки ваши построили этот костер, эту церковь, чтобы там молиться. И они молились. Они сегодня все на кладбище, там выше, они там находятся. Но у них стоят на могилах кресты. Крест
Это символ воскресения, символ жизни вечной. На кресте умер Иисус Христос. И мы сейчас в это пасхальное время, как Христос воскрес, мы сегодня собираемся, чтобы благодарить Господа Бога, чтобы Он нам помог. Я понимаю, вы знаете, пьянство, чего здесь нету. Там, где человек есть добро и зло. Но надо добро нам ликвидировать. Надо выбрать именно Бога. Сюда прийти. Слышите колокола. Воскресение – это святой наш оповядок, чтобы мы пришли сюда на святую мессу. Дорогие, приходите. Это для вас это сделано. Будьте в школе примером хорошим. Это Господь зовет. Вы сегодня, мы входили сюда, в этот храм, правда, вы молились на Розарии. Конечно, здесь в Польске. И то, каждый имеет право войти, и поляк, и украинец, и бурят, кто только, люди двери открытые. Но вы должны своих предков, корни, это знать, язык. Смотрите, каждый год пани Хенрика приезжает учительница польского языка, учит, чтобы вы гордились. Я здесь служу 16 лет, но я только слышу самые хорошие слова вообще в епархии, и не только в епархии, в России, о поляках очень прекрасные. Потому что говорят, корни имеем польские и так дальше. Не надо, как что это не стыдно, это надо гордиться этим, но надо, конечно, как поляки всегда начинают, и наши предки, с Богом. Покреститься, прийти на катехизацию, все делать как положено. Вот этого я вам желаю, чтобы вы, как здесь, в начальной школе, в Дундае, там, в средней и так дальше, чтобы вы изучали язык польский, пусть это надо, но чтобы всегда, каждое воскресенье посещали святую мессу. Сам Христос приходит. А сейчас еще раз повторяю, что мощи святого епископа Станислава, который сегодня говорит, что, правда, сказал, что я добрый пастор. Добрый пастор, он всегда заботится о стаде своем. А наемник, которого там, говорю, вот почти сегодня, дали ему какую копейку, сколько, смотрю, волк летит, они бросают стадо, пушат, это не мои овцы. А Христос не делает так. У Христа совсем, каждый человек, тот, кто под сердцем мамы, он тоже Божий человек, потому что не смертельная душа. Поэтому сегодня есть за что благодарить Господа Бога. И я как смотрю, и сегодня проповеди это не будет какое-то, правда, кого-то хваление, как вам здесь господин консул, сколько старается, сколько стремится, чтобы и польскость, которая связана здесь с святой мессой, со всеми этими правами Божьими, оно есть. И за сегодня благодарим Бога. Я молюсь за всех вас, чтобы мы, как одна семья, всегда могли идти Господу Богу. Пусть святой Станислав и спрашивает те блага, которые нам нужны на каждый день. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Pontiuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajdzie pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół,
wyznaję chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Obchodząc uroczystość patrona Polski, patrona tej parafii, przedstawmy Bogu potrzeby naszej ojczyzny i całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez stawiennictwo męczenników umacniała się w nim wiara. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby pod patronatem świętego Stanisława rozwijała się duchowo i materialnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za głosicieli Ewangelii, aby Duch Święty dawał skuteczność Słowu Bożemu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poległych w obronie ojczyzny, aby Bóg dał im wieczne szczęście. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby święty Stanisław był dla nas wzorem silnej wiary i odwagi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pomódlmy się za wszystkich tych, którzy nie znają Pana Boga, aby nasza wiara, nasza modlitwa, nasze cierpienie pomogło stać im na drogę zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich tutaj kapłanów, szczególnie ci, którzy przyjechali z Polski, za nas wszystkich, za których ta ofiara przeświętą odprawiana jest, za, w tej intencji, którą wyrażają kapłani, aby za pośrednictwem świętego Stanisława, biskupa męczennika, wszystko to było i zgadzało się zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Boże, nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie, ufając stawiennictwu świętego Stanisława. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Każdy żąda tego.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej. Panie nasz Boże, niech ofiarę, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałą. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On, mocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce, ponieważ był wiernym aż do śmierci. Wszedł do radości swojego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Święte, święte, święte. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię swoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i odpuszczamy.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i wiele zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Cyrylem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bóg Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, jestem w życiu, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oh,
Ojcze Boże, niech udział w uczcie eucharystycznym umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy dają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogami zbawienia, którą wskazywał przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz prosimy księdza Zbigniewa o słowo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy księży biskupie, drodzy księża, na czele z księdzem proboszczem, panie konsulu, przygodne siostry, wy drodzy mieszkańcy, parafianie, wierszyny i wszyscy goście. Kiedy się do was wybierałem, przez myśl mi nie przyszło, że mogę tutaj do was podróżować razem z moim rodakiem, świętym Stanisławem. Ja nie tylko jestem z Polski, jak święty Stanisław, ale z diecezji tarnowskiej, ale do miejsca urodzenia świętego Stanisława, biskupa męczennika, chodziłem piechotą albo jeździłem na rowerze. O, jak byłem taki, jak tutaj ci dwaj wasi ministranci, bardzo często na rowerze jeździłem do Szczepanowa, a więc do miejsca, gdzie się urodził święty Stanisław, biskup męczennik, ten patron ładu moralnego, jeden z pierwszych polskich świętych. I dzisiaj przyjeżdżam tutaj i słyszę, że święty Stanisław do was przybywa. I ja też miałem tą przyjemność i to szczęście przybyć do maleńkiej wioski, której jest Polska. Bo jak słyszę, jak widzę, wy mówicie po polsku, myślicie po polsku, modlicie się po polsku, a więc w sercu nosicie tą pierwszą ojczyznę waszych dziadków i pradziadków. Cieszę się, że mogłem do was przybyć i cieszę się, że mogłem do was przybyć w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Kto z was był w Polsce, w Warszawie i w naszym Pałacu Prezydenckim? Proszę, to wy znacie to nasze miejsce. Gdy ksiądz Leszek kilkanaście dni temu mi powiedział, że mogę z nim tutaj przyjechać, ucieszyłem się bardzo. Ale najpierw miała to być tylko taka moja prywatna podróż. Ale oczywiście, kiedy już zaczęliśmy myśleć poważnie, załatwiać wizę, bilet lotniczy, kupować, o wszystkim powiedziałem panu prezydentowi. A pan prezydent powiedział, nie, książę kapelanie, to nie będzie prywatna podróż. Ksiądz kapelan musi jechać do Bierszyny i mnie reprezentować, bo nie wiem, czy ja kiedyś przyjadę tutaj. Chociaż pan prezydent bardzo myśli, kocha, otacza sercem wszystkich Polaków, gdziekolwiek byli. Po raz pierwszy w historii polskich prezydentów, a ta historia już ma ponad 25 lat, w kancelarii prezydenta jest specjalne biuro do spraw Polaków i Polonii. I jak wiem, był tutaj już u was pan minister Andrzej Dera. I właśnie gdy jemu też powiedziałem, mówi, księże kapelanie, jak dobrze, że ksiądz tam jedzie. Dlatego ta moja radość jest wielka, a przywożę wam od pana prezydenta dwa dary. Skoro tu jest cząstka Polski, może wiecie, Polaków jest około 60 milionów, ale w Polsce niecałe 40, a więc proszę pomyśleć, 20 czy może ponad 20 milionów Polaków jest rozsianych po całym świecie, a cząstką tego świata i cząstką Polski jesteście wy. Nie wstydźcie się tego. Trzeba, żebyście się chlubili, trzeba, żebyście się z tego cieszyli,
i żebyście o tym nie zapomnieli i nie zapomnieli o tym, że pan prezydent o was pamięta, przywożę tutaj dla was specjalnie biało-czerwoną flagę. Takie biało-czerwone flagi, pan prezydent, tu jest jeszcze do tego taki list też mały, ja to przekażę na ręce księdza proboszcza. Nie wiem, czy to zostawicie sobie w parafii, czy przekażecie do waszego domu polskiego. W tamtym roku, jak pewnie może i dotarło do was, w 2018 roku, Polska świętowała. Świętowała stulecie odzyskania niepodległości. Bo kiedy wasi dziadkowie, pradziadkowie tu wyjeżdżali, spod Kielc, jak się dowiedziałem, to jeszcze Polski na mapie nie było. To Polska dopiero walczyła o to, żeby odzyskać niepodległość. I w tamtym roku, kiedy już to stulecie zegar na wieży Zamku Królewskiego wybił, ale równocześnie dzwony we wszystkich polskich kościołach ogłosiły tą setną rocznicę, pan prezydent rozdawał wielu szkołom, środowiskom, organizacjom polonijnym biało-czerwoną flagę. A kilka dni temu, bo 2 maja, 6 dni temu, w Polsce obchodzi się Dzień Polonii i właśnie biało-czerwonej flagi. Byli u nas przedstawiciele także różnych wspólnot polonijnych i ze Stanów Zjednoczonych, i z Ukrainy, i z Kazachstanu, i z różnych innych miejsc, którzy takie biało-czerwone flagi dostawali. Dlatego tą biało-czerwoną flagę przekazuję na ręce księdza proboszcza. Ale oprócz tego mam jeszcze drugi prezent dla was. To jest krzyż z Ziemi Świętej. Ziemia Święta jest tam, gdzie są święci ludzie. Ta Ziemia Święta, po której stąpał Jezus, jest szczególna, ale chcę wam powiedzieć, że jak wy tu będziecie, tak jak dzisiaj, wypełniać tą świątynię, wypełniać na Eucharystii, wypełniać na Słowie Bożym, wypełniać na modlitwie, to ta ziemia waszą świętością też będzie święta. Powiedzcie, drogie dzieci, drogie kobiety, powiedzcie waszym mężczyznom, bo takich mało dzisiaj tutaj, powiedzcie im to, że w Pałacu Prezydenckim jest kaplica, w której codziennie sprawuje Eucharystię. Od 4 lat, jak tam jestem, nigdy nie miałem mszy świętej bez udziału kilkunastu osób. Chociaż do Pałacu Prezydenckiego ci, co tutaj są, wiedzą, że nie wejdzie się tak łatwo z ulicy. Trzeba przejść przez kontrolę, trzeba się wcześniej zgłosić. I gdyby ktoś chciał z Warszawy, z ulicy wejść do mojej kaplicy, no niestety nie wejdzie, jeśli się wcześniej nie zgłosił. Ale w ciągu tych 4 lat nigdy nie miałem mszy świętej bez udziału wiernych. Zawsze współpracownicy, pracownicy, pan prezydent z małżonką przychodzą na mszę świętą. I dlatego powiedzcie tym swoim ojcom i mężom, że ja w kaplicy prezydenckiej mam zwykle więcej mężczyzn niż kobiet. Mężczyźni się nie wstydzą przychodzić na mszę świętą i na modlitwie. Powiedzcie więc im, żeby się nie wstydzili, żeby przerwali robotę, jakąkolwiek tutaj mają, w polu, w tartaku czy inną, i żeby przychodzili do tego waszego pięknego kościoła. A ja nawet jak tak się rozglądnąłem po tej świątyni, to już widzę miejsce na ten krzyż, gdzie mógłby zawisnąć. To jest krzyż, który pan prezydent dostał, kiedy odwiedził Izrael i Palestynę, czyli Ziemię Świętą. Byliśmy tam w 2017 roku i pan prezydent od franciszkanów w kustodii Ziemi Świętej dostał ten krzyż, gdzie widzicie, są takie kapsuły, jakby malutkie relikwiarze. Taka sama kapsuła jest w tym relikwiarzu z relikwią, czyli z kością zapewne świętego Stanisława biskupa męczennika. Tu nie są relikwie świętych, tylko tu są kamyki z każdej stacji drogi krzyżowej, które tam po ulicach Jerozolimy przeszedł Jezus, a gdzie teraz chodzą pielgrzymi i modlą się każdego dnia dosłownie. Ja miałem szczęście nie tylko być tam z panem prezydentem, ale w ubiegłym roku spędziłem tam święta wielkanocne. I wtedy, kiedy Wielki Piątek my odprawiamy,
nabożeństwa w każdej parafii, pewnie w każdej katolickiej na świecie, to ja przechodziłem tą drogę krzyżową, którą przeszedł Jezus. Być może kiedyś tam pojedziecie, a może nigdy tam nie pojedziecie. Jeśli ten krzyż będzie tutaj, to jakby kawałek tej ziemi świętej, tej drogi Jezusa będzie z wami. I ten krzyż jest darem pana prezydenta. Tutaj z przodu zostało napisane: dar prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Warszawa, maj 2019. A z tyłu: krzyż z drogi krzyżowej Jezusa, który otrzymałem w Jerozolimie, przekazuję wspólnocie Polaków w Bierszynie. Niech będzie wyrazem naszej duchowej łączności i wzajemnej pamięci. Polska pamięta o wszystkich Polakach. Trwajmy w miłości, pokoju i wierze. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Niech ta pamiątka zostanie tutaj i niech wam przypomina o drodze do świętości. A drogę do świętości wskazuje tylko Jezus Chrystus. Niech wam przypomina o tym, że Polska o was pamięta, że obecny prezydent, powiem tak jako kapelan pana prezydenta, życzyłbym każdemu państwu, każdemu narodowi i Polsce na zawsze takiego prezydenta. Prezydenta, który jest mocno zakorzeniony w Panu, naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Jego życie, jego postawa, jego moralność, także jego polityka, to jest oparta na Ewangelii Jezusa Chrystusa. I ten krzyż także przekazuje księdzu proboszczowi, żeby znalazł miejsce w tej świątyni. Mówię, widzę takie miejsce, ale nie będę go pokazywał. Niech ksiądz proboszcz razem z wami to miejsce znajdzie. I niech to miejsce... Nie, to będzie tam wisiał przy wierszej lampce. Sami zdecydujcie. Wszędzie będzie dobrze. Dziękuję serdecznie, że jestem wśród was. Cieszę się, że będę się mógł jeszcze spotkać z wami po zakończeniu tej uroczystości, bo słyszałem, że ksiądz proboszcz tutaj jeszcze organizuje piękną agapę dla całej wspólnoty parafialnej i dla wszystkich gości. Dziękuję serdecznie. Stanisławie biskupie Męczenniku, Twojemu rędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Wchodzący prowadź do Kościoła po pokój. Wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny. Wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci. Czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga
za chorych i cierpiących w naszej parafii. Uproś, Patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych kul i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazem i osiągnęli chwałę u Boga przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Witaj Jezu, Synu Maryi.
Trząc tajemnicy naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bądź pochwalą, Jezu ma miłość.
księdzu biskupowi, dlaczego przynajmniej mszy świętej za słowo Boże zapłać kapłanom z Polski, jak naszego dekanatu, zapłać siostrom, gościom, serdecznie zapłać panu konsulowi, bratu, wszystkim parafianom za udział w tej mszy świętej ku czci świętego Stanisława, biskupa męczennika. Właśnie w takiej dzisiaj wyjątkowej uroczystości, w związku, że tak jak to powiedział ksiądz Łukasz, gdzieś tam daleka z Europy cząstka świętego przywędrowała tutaj do wierszyny. To jest jakiś wielki znak. To jest jakiś wielki, wielki znak dla nas. To jest jakieś wezwanie dla parafii, dla wszystkich. Tych, którzy chodzą do kościoła, tych, którzy nie chodzą do kościoła. Na pewno święty Stanisław będzie tutaj działał. Wielka parafiosa będzie się odradzała tak krok po kroku, tak powoli, tak jak w związku z Krakowem, nie od razu Kraków zbudowano, ale z powoli tak samo. Odnowienie wiary, która przez tyle lat była dławiona, duszona, poniewierana, jak tam inaczej jeszcze możemy nazwać, tak to ona powolutku rośnie, rasta. Bóg zapłać. Powiedziałem, wszystkich zapraszam, bez wyjątku, to będę teraz wymieniał. I nie będzie tam miejsca pierwszego, drugiego, trzeciego przy stole, tylko każdy się będzie musiał sam, tak powiedział, obsłużyć. No i jak się obsłuży, brat będzie miał. Ale na pewno nie zabraknie dla wszystkich, wszystkiego starczy. Brat Adam, który między innymi przyjechał tutaj na odpust, ale przyjechał też jako, żeby mi pomóc. To jest mój współbrat, jesteśmy z jednego zgromadzenia. I kiedy byłem ostatnio właśnie w Polsce, zwróciłem się do prowincjała, aby ktoś mógł przyjechać na odpust, żebym tak nie był sam, jako oblat. Jak na wieczynę, to w tej chwili do nas księży jest. Tutaj z czego się bardzo po prostu cieszę. Ale też przyjechał jako właśnie, żeby zadbać o kuchnię. I powiedział, że wszystkiego będzie dostatnio. Na pewno jeszcze tutaj parę słów do nas kieruje ksiądz biskup. A na zakończenie dzisiejszej uroczystości w kościele, bo później ona będzie na dworze, ale w kościele to będzie można podejść, aby ucałować tą wspaniałą, drogocenną relikwię świętego Stanisława. No i Bóg zapłać za te tutaj podarki. Ten krzyż, tak sobie od razu pomyślałem, to będzie krzyż nasz procesyjny zawsze w czasie drogi krzyżowej, kiedy staniemy tak przy poszczególnych stacjach, one tutaj wszystkie po prostu są, no tak jakbyśmy byli na Ziemi Świętej, to będziemy właśnie w sposób duchowy. To będzie nasz krzyż procesyjny w czasie nabożeństw drogi krzyżowej. Za to serdecznie Bóg zapłać. Pana prezydenta małżonką serdecznie od mieszkańców Wierszyny pozdrowić.